Jak zbudować tanie auto do driftu? Jak pozyskać sponsorów? Gdzie jeździć? Obalaliśmy mity. Mity? Gdzie jeździć? Samochód tani? To się nie da. A tak serio da się. Zobaczcie podsumowanie naszego materiału driftowo na start. Co się działo w tym sezonie? To jest coś, czego nigdy na takiej prędkości nie zrobiłem. To weź się do roboty, bo mi się już nie chce. No to już. Yeah. Słuchajcie, zostały nam jakieś śrubki. Zresztą jak często przy takich projektach. Mam nadzieję, że nam nic nie odpadnie. O ja pierdolę. Damy ci E36. Kiedyś też miałem kiedyś, Ale no. Nigdy nie tankowałem do pełna. No właśnie, no, to był challenge. E36, dwie dychy i hot dog. Tak, kurde, tak. No tak było w sumie, no tak, że był jak najlżejszy. No to idziemy pukać. Najpierw ja przywiozę ciebie, potem ty przywieziesz mnie. Dobrze. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę się boję. O sprzęgło. We'll be right back.
Oglądając te materiały nie mogłam oderwać wzroku przede wszystkim od ludzi. Ich uśmiechy, to jak oni się zachowywali w tym samochodzie, kiedy wysiadali z tego auta, kiedy jeździliśmy blisko siebie z drugimi autami, to po prostu ich emocje, ich wrażenia, ich krzyk, to było coś fenomenalnego. Ludzie, ludzie zarażeni driftem. I o tym będzie trochę więcej w kolejnych odcinkach i kolejne osoby zarażone driftem. A ja tak sobie właśnie siedzę i myślę i myślę i wymyśliłem, że może byśmy zrobili kolejny jakiś ciekawy program, czy ciekawą serię z inną dyscypliną motorsportową. O! Może wyścigi, może offroad, może motorówki szybkie. Na przykład? Zróbmy coś innego. Co wy na to? Chcielibyście zobaczyć taki odcinek, jak zacząć na przykład z inną dyscypliną motosportową? I mokre podkoszulki. O, to myślę, że by się podobało. No bo tego odcinek, nie ma. Odcinek albo całą serię? Ciekawa jestem, czy jesteście zainteresowani i chcielibyście coś takiego zobaczyć. Ja bym chciał na przykład zobaczyć inną dyscyplinę, jak zacząć, jak zbudować, jak przekombinować, albo nie przekombinować, jak się po prostu dobrze bawić. Zdecydowanie tak. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taką serię. Subskrybujcie, komentujcie i zapraszamy do oglądania, bo mamy bardzo dużo różnych tematów do pokazania dla Was. Dajcie suba yo. O, tak mi kazali mówić. Reżyser mi tak kazał. Ja. Na razie, trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć, pa. Jebany. Co? No? Musiałam wycinać za dużo. Nie. Dawaj. Dobrze było. Dobrze, dobrze było, tylko zapomniałam co dalej. Jebka, nie, nie. No taki grzeczny, że się stałem i znowu... Cicho. Znowu mnie opierdala. Cicho. Jak cicho. Cicho.